Drummers from Hell odwiedzili Świdnicę. Występy czołowych polskich perkusistów, występujących na co dzień w Wejderze, Hejt i Antigamie, odbyły się w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury. Publiczność przybyła z całego Dolnego Śląska i z innych województw. Fotorelacje przygotował Rafał Kotylak. Co ma wisieć, nie utonie w jednym gronie, zawsze razem. Gramy o marzenia i o wszystko, co jest ważne. Zawsze powie prawdę, zawsze odda kabzę, bo traktuje twą rodzinę tak jak własną matkę. SNS z kolejnym teledyskiem. Tym razem wideo powstało do utworu Za każdym razem. Za produkcję odpowiada Sedivi, a nagranie audio, mix i master odbyło się w M23 Studio. Łeb i zwykły klakier, tak to właśnie jest, jak się ceni tylko papier. Ja to żaden raper, jak ty tu jesteś graczem. Gra jest warta świeczki, na którą siadacie. Mam już tego dość, wszystko to zmęczyło mnie. Pustki w sercu. Fanklub z pierwszym studyjnym singlem. Netflix został nagranym w wałbrzyskim M23 Studio. Melodyjny, popowy utwór skomponowała i zaśpiewała Małgorzata Szabunia, a w nagraniach towarzyszyli jej Maciek Janus, Przemek Zbroiński i Bartosz Bednarz. Się wydaje cool, długopisy ostre mam, jak chcę, zadaję ból. Tata Mati z tekstowym wideo do kawałka Rap co boli. Singiel z gościnnym udziałem Zbyla ukazał się nakładem District Records i jest rozgrzewką przed nadchodzącą epką. Za gramofonami tradycyjnie stanął Kwaśny. Pora to ratować, tata nie będzie żył wiecznie, więc naucz się rapować. Dużo się dzieje u Blue Faces. Ich najnowszy singiel Nie Chcę zagościł na antenie Radia Afera oraz Liście Przebojów Trójki. Duet wystąpił też w Lipsku, a wkrótce pojawi się we Wrocławiu w roli supportu przed Diary of Dreams. Markowy uwolnił ważkę. Świebodzicki producent wypuścił instrumentalną kompozycję na zakończenie pracowitego roku. Now the road isn't me, I'm keeping it clean, I praise the love in me. Suza Baum wydała pełny album zatytułowany Sen. Promują go dwa teledyski do utworów River i Awakening. Muzykę do tych kawałków wyprodukował duet Lofty Cicho, którzy razem z Zuzą wystąpili w zeszłym roku w Świdnicy. BTM i SNS w kawałku Wdech i Wydech. Raperzy przygotowali wspólny utwór o spokojnym, refleksyjnym charakterze. Za produkcję odpowiada Feru. Co nie wierzyli idę. Życie kruche jak szyba, skończyć się może w moment. Człowiek się stara, lata i nagle koniec. Szybko schodzisz ze świata, różanie z dłonie. Myśli twoje oblata, szata na działoponie. Little Gabriel, I was scared I'd let you down. The whole world is waiting for you, and I can't even focus no. Artur Samuel publikuje nagrania z grudniowego koncertu. Artysta wystąpił we wrocławskich Tonach razem z zespołem Overthink. W pierwszym wideo z tego wydarzenia zaprezentował wykonanie Unplugged utworu Gabriel. It's hard to talk about what will happen when you give someone a piece of you. I'm ready, fire, fire, I'll fire.
Madział opublikował live wideo z koncertu w klubie Bolko. Kawałek Mentos w coli został wykonany ze Slime'em i nagrany przez BDS Films podczas listopadowego występu przed Małpą. Raperzy jak perły w coli, pod kamuflażem wśród nich ja nawleczony. Tak sobie wisia, wcale nie błyszczy jak oni, bo w coli Mentos jest tylko po to, by rozpierdolić. Co z tego, że kratera, o której tu wspomniałem, to nie najlepszy wzorzec, lecz tak to zaczynałem. Co ci do tego, że posiadałem chęć sięgania dalej? Reali klimat, co z kim zwasz na bajer? Szawid znowu aktywny. Grudniową premierę pod tytułem Co z tego wyprodukował Klasi. Co ci do tego, że posiadałem chęć sięgania dalej? Reali klimat, co z kim zwasz na bajer? I co, że takie treści, bo to z wersji jest życiowej. Co, że nieraz tutaj się pomylił człowiek. Co, że parę razy rozdzwoniłem zarobione. Zdarzyło się i tyle, że się za głośno bawiłem. Secrets z albumem Dead in Studio. Materiał został nagrany w wałbrzyskim BS Records. Truizm zbiera środki na nagranie teledysku. Zespół chce wziąć na warsztat utwór Foton. W serwisie zrzutka.pl grupa uzbierała już połowę potrzebnej kwoty. Wśród dostępnych podziękowań za wsparcie znajdują się kubki, koszulki i płyty oraz sesje tatuażu, udział w próbie zespołu czy wizyty na planie teledysku. Hipnagog przedstawia najlepsze płyty października i listopada. Wśród nich różne odcienie black metalu w formie Hutyluna od Furii i Końca wakacji od Gruzji, a także jazzujący rap od Łony, Koniecznego i Krupy i Dungeon Synth od Alembika. Disorder planuje zakończyć w styczniu nagrania kolejnego albumu. Zanim jednak usłyszymy nową płytę strzegomskich death metalowców, będą okazję spotkać się z nimi na żywo w Katowicach i w Warszawie. Niedawno wystąpili w Legnicy, skąd pochodzi fragment nagrania. Diatom wystąpili we Wrocławiu. Trójmiejska grupa ze świdniczaninem na wokalu zagrała w klubie Alive. Fotorelację przygotował Tomasz Kamiński z portalu artrock.pl.